Mieszkańcy Myślenic oraz okolicznych miejscowości mogą odetchnąć z ulgą. 28 lutego burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowę na modernizację wraz z rozbudową budynku żłobka samorządowego przy ulicy Stanisława Pardiaka 18A. Z naszej oferty korzystają nie tylko rodzice z Myślenic i gminy Myślenice, też duże zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o rodziców spoza gminy Myślenice, aczkolwiek oczywiście my przygotowujemy oferty i zabezpieczamy przede wszystkim miejsca dla dzieci, dla maluchów z terenu gminy Myślenice. Jak ważna jest to inwestycja, to myślę, że pokazuje lista oczekujących na tak zwanej liście rezerwowej osób, rodziców, którzy nie załapali się, czy do tej pory nie byli zapisani do żłobka, bo nie starczyło właśnie miejsc dla nich. Dzięki rozbudowie stworzymy 72 nowe miejsca i praktycznie to wypełni te wszystkie osoby, które w tym roku, jak również w latach poprzednich, oczekiwały na możliwość zapisania swojego dziecka do żłobka samorządowego w Myślenicach jako osoby na liście rezerwowej. Cieszę się, że podejmujemy się tej inwestycji. Jest to nasze drugie podejście. Pierwsze się nie udało w związku z tym, że wykonawca wycofał się przed podpisaniem umowy. Rzeczywiście o potrzebie rozbudowy żłobka mówiono w Myślenicach od kilku ładnych lat. W ramach inwestycji zaprojektowano budowę utwardzonych stanowisk postojowych wraz z dojściem i dojazdem, co znacznie ułatwi dojazd rodzicom ze swoimi pociechami, zwłaszcza w godzinach porannych, gdy ruch w okolicy przedszkola jest większy. Mamy na uwadze pewne zmiany organizacji ruchu, które po wykonaniu inwestycji będą musiały być wprowadzone tak, aby przy obsłudze kolejnych nowych osób, które będą przyjeżdżać ze swoimi pociechami, tak aby ta płynność ruchu, tutaj też bezpieczeństwo przy placówce poprawić. No i to też chciałbym zakomunikować, że na pewno takie prace związane ze zmianą organizacji ruchu tutaj w obrębie żłobka, tu na osiedlu Tysiąclecia będą prowadzone. Wykonawcą projektu jest firma KTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która niebawem przystąpi do rozpoczęcia prac, natomiast zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2025 rok. Planujemy oddać ten obiekt do użytku we wrześniu 2025 roku, także też po rozmowie z wykonawcą wiem, że być może ten termin będzie jeszcze krótszy, szybszy, także proszę trzymać kciuki, żeby wszystko udało się co najmniej w tym wyznaczonym w umowie czasie.